Przemek Ofiara, witam was wszystkich serdecznie na zakończenie tego tygodnia smuty w polskiej piłce, szczególnie w polskiej piłce reprezentacyjnej po meczu z Mołdawią, w szczególności, który reprezentacja Polski zremisowała, czym totalnie się skompromitowała i szanse reprezentacji Polski na wyjście z grupy bezpośrednie na Mistrzostwa Europy w przyszłym roku w Niemczech są już tylko iluzoryczne. Będziemy, to jest pierwszy live w zasadzie po meczu Polska-Mołdawia, wyjątkowo po meczu na drugi dzień live'a nie było z powodów, o których już wam mówiliśmy, ale teraz jeszcze pewnie też to z panem Janem podejmiemy. Natomiast to jest ten pierwszy live po meczu z panem Janem. Mam nadzieję, że już mamy kontakt. Jan Tomaszewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na dzień dobry, przepraszam, że nie było mnie dzień po meczu, ale wyleciałem do Anglii i tak prawdę mówiąc, dobrze, że mnie nie było. Tak, panie Janku, dlatego możemy teraz na chłodno o tym trochę porozmawiać, co tam się wydarzyło. Myśmy rozmawiali tuż po meczu Polska-Mołdawia i ja sobie z tej naszej rozmowy przypominam to żal, po prostu żal i u pana, i u mnie, że my jako też, ja też dziennikarz, jako kibice reprezentacji Polski musimy coś takiego przeżywać i musimy na coś takiego patrzeć. Panie redaktorze, nie zgodzę się z panem z tym, co pan powiedział na dzień dobry, a mianowicie, że piłkarze się skompromitowali. Panie redaktorze, nie piłkarze, oni nas skompromitowali. Bo jeśli jeden zawodnik jest wart więcej niż cała reprezentacja Albanii czy cała reprezentacja Mołdawii, to my Polacy, ten 12 kibic jest skompromitowany. Przypomnę tylko, że dopóki była piłka w grze i nie była szansa wygrania, cała Anglia i Wembley było za Anglikami. Później na nich rozrywali szaty. I prawidłowo, bo oni nas zawiedli, nie siebie. Bo z tego co widzę, to oni tutaj grę w reprezentacji Polski traktują na zasadzie dobra, tam sobie pogram. A ja panowie wam jeszcze jedną rzecz powiem. Jedną, najważniejszą. Nie ma obowiązku gry w drużynie narodowej. Kto nie chce grać, niech zrezygnuje. Bo lepsza jest rezygnacja niż to, co wy pokazaliście w tych supermeczach. Do czego doszło? I to jest jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Że z drużynami na razie, Mołdawią, Albanią, która może z nami rywalizować o wyjście z grupy, nie wiem jak będzie z Czechami, jesteśmy gorsi w tych bezpośrednich pojedynkach. Czyli jeden punkt trzeba im dopisać. To jest po prostu, no nie wiem jak to nazwać, nie do przyjęcia. I za chwilę porozmawiamy o tym, jak się powinno grać, bo ja mam dwie takie koncepcje gry. Do godziny 20:17, dlaczego? Bo o tym się na razie nie pisze, nie mówi. Ponieważ do 20 już będziemy znali wynik meczu Mołdawia-Albania. Jeśli, nie daj Boże, Mołdawia wygra, już nawet nie będzie teoretycznych szans. Bo oni grają z Czechami, albo wtedy Czesi wejdą jak wygrają, albo Mołdawianie jak zremisują nawet. Także trzeba mieć przygotowane dwa składy. Ten, który ma wygrać z Czechami i ewentualnie przy remisie Mołdawii albo przy porażce Mołdawii jeszcze ma szansę wyjść z tego drugiego miejsca. A jeśli nie, to co nie daj Boże, to trzeba grać tymi zawodnikami, którzy będą grali w barażach. Bo przypominam, że to jest chyba ponad pół roku. I różnie może być. I właśnie z tymi chłopcami trzeba grać. I moim zdaniem, jak będziemy grali tymi młodymi chłopcami, to nawet jeśli oni, daj Boże, żeby się zakwalifikowali i pojadą na Mistrzostwach Europy, to będą grali z potęgami. I nawet jak przegrają, to będzie ogromna nauka dla nich, bo to są chłopcy probierza, którzy no jeszcze, mówiąc tak kolokwialnie, nie dorośli do tej pierwszej reprezentacji. Ale to, że zmiana pokoleniowa musi być, nie ulega dla nikogo żadnej wątpliwości. Piłkarze nas skompromitowali i niestety ta kompromitująca jednostka musi zostać przemeblowana.
na zasadzie Lewandowski, Szczęsny i młodzi chłopcy. No właśnie, panie Janku, bo idealnie się składa, mamy sondę, mamy pytanie do naszych widzów i pytanie również do pana. Podyskutujmy sobie o tym. Sonda brzmi tak. Co twoim zdaniem należy zrobić z reprezentacją Polski? Pierwsza odpowiedź, dodać piłkarzom otuchy. Druga odpowiedź, zaorać i zbudować na nowo. Trzecia odpowiedź, przywrócić Glika i Krychowiaka. Czwarta odpowiedź, nic już jej nie pomoże. Panie Janku. Ja się zgadzam tutaj z pierwszymi dwoma odpowiedziami, to co powiedziałem. Jeśli Mołdawia nie wygra z Albanią, to w myśl pana Kazimierza powiedzenia, dopóki piłka grze, wszystko jest możliwe. Grałbym, dodałbym otuchy, bo ten mecz z Czechami musimy wygrać. Natomiast gdyby, jeszcze raz mówię, okazało się, że Mołdawia wygra, nic nam nie pomoże, wówczas trzeba podziękować, trzeba stworzyć nową drużynę. Dlaczego? Dlatego, że każde 90 minut, bo to do czerwca jest dużo czasu, ale oni nie będą mieli kiedy się sprawdzić, kiedy grać. I trzeba od samego początku, czyli trzeba mieć dwa składy. Do 20, bo o 20 się kończy ten mecz, i po 20. Jeśli tak się okaże, że będziemy mieli jeszcze szansę, no bo tam różnie może być, piłka jest okrągła, bramki są dwie, to wystawić otuchy i dodać. I gramy. Gramy o zwycięstwo. Natomiast jeśli już przegraliśmy, to każda minuta liczy się dla każdego zawodnika, że wejdę i jestem tym podstawowym reprezentantem. Bo wiadomo, że na Mistrzostwa Europy musi nastąpić zmiana warty drużyny narodowej. Tak dalej być niestety nie może. Panie Janku, tak złapałem się na jednej rzeczy, o której sobie rozmawiamy, bo my rozmawiamy, tutaj dyskutujemy, czy Polska wyprzedzi Mołdawię, czy Mołdawia Polskę. No na litość boską, Mołdawia to jest zespół, który jest bodajże niżej od Malediwów w rankingu FIFA. Przecież to są piłkarskie dziady i okazuje się, że my jesteśmy jeszcze gorszymi dziadami od tej Mołdawii. Przecież to jest tragedia. W 100% się z panem zgadzam, ale panie redaktorze, czy pan ten los zgotował naszej reprezentacji, czy Jan Tomaszewski? Sami sobie taki los zgotowali i sami na siebie wydali, przepraszam, że tak mówię, wyrok kasacji. Koniec. Nie ma co dyskutować. Po 20 jest inny skład, po 20 albo ten sam skład, bo musimy wygrać i jeszcze jest minimalna szansa, albo po 20, przecież Probierz nie musi, Michał nie musi tego wypełniać protokołu, ten 15 minut przed meczem wystarczy. Ale wtedy już będziemy mieli wiadomość, bo proszę zauważyć, przed meczem z Mołdawią moi młodsi koledzy, pana reprezentacja, panie redaktorze, moja też, miała wszystko w swoich, przepraszam, rękach i nogach. Wygrywają dwa mecze z Mołdawią i z Czechami i jedziemy na Mistrzostwa Europy. Bez względu na wszystkie inne wyniki. Jeśli wy nie potraficie, grając najlepsze pokolenie piłkarskie w Polsce, nie potraficie wygrać z Mołdawią, to dziękuję. To odejdźcie z tej drużyny i przestańcie nas denerwować i kompromitować. No dokładnie, panie Janku. I ja się zastanawiam w takiej sytuacji, po co my mamy jechać na te Mistrzostwa Europy. I to mówię serio. No bo pojechać po to, żeby się totalnie tam skompromitować, to wydaje mi się trochę jest bez sensu. Nie, panie, tu się z panem nie zgodzę. Panie redaktorze, każdy mecz, jeśli pojedzie ta młoda drużyna Probierza, bo to on z młodzieżówki weźmie tych zawodników, będzie to nowa drużyna. Nawet jak przegrają te mecze, no nie wiadomo z kim będziemy grali, nie wiadomo czy w ogóle będziemy grali, to dla nich to jest nieprawdopodobne doświadczenie, bo praktycznie oni przeskakują to piętro wyżej, ale sami nie wiedzą, co oni reprezentują, bo inaczej się gra w młodzieżówce, inaczej się gra przeciwko młodzieżowcom, a inaczej się gra ten. I tutaj daj Boże, żeby pojechała ta drużyna, my
i pan, i dziennikarze, i ja nie będziemy pompowali balonika, że musicie wygrać bicie, rozumiecie? Nie. Po prostu nabierajcie doświadczenia. Bo te... I daj Boże, żebyście się zakwalifikowali. I jak będziecie grali z Francją, z Niemcami, czy nie wiem, z Anglią, z Hiszpanią, żeby się dobrze pokazać. Bo wiadomo, że tych meczów wy nie wygracie. Oczywiście wszystko jest możliwe w piłce nożnej, ale prawdopodobieństwo jest takie, że wygracie, no 95% oni wygrają, a 5% my. Ale tutaj trzeba się pokazać. Tak jak to było na mistrzostwach meczu z Argentyną, kompromitacja pewna. A przegraliśmy 3-1 z Francją i każdy był zadowolony, no bo naprawdę pokazali ci chłopcy, że umieją grać w piłkę i kto wie, jakby było, gdyby było. I niech oni nabierają doświadczenia, tego im z całego serca życzę. I od razu bym powiedział, przestańmy liczyć, tutaj musimy się pokazać. Bo niestety, po losowaniu każdy z nas, nie no przecież tam z palcem w jednym bucie wychodzimy z tej grupy. Sam pan mówił, panie Janku, że z takiej grupy, to gdyby trenerem reprezentacji, selekcjonerem był magazynier w PZP, nie, to byśmy awansowali. Pamiętam pana słowa. Ale naturalnie, że tak. No jeśli mamy najlepszego piłkarza świata, jeśli mamy mistrzów naprawdę potężnych klubach i potężnych państwach i my przegrywamy, 4 punkty stracimy z Mołdawią, 3 punkty tracimy i gorszy bilans bramek z Albanii. Ludzie kochani, gdyby tutaj, tu u nas, gdyby przyjechało 2 listonoszy więcej z Wysp Owczych, kto wie, czy nie byłoby remisu. Ale to ja w tej chwili już mówię sarkastycznie, już mówię tak ironicznie. Ja przed tymi wszystkimi meczami mówię, panowie, wy jesteście najlepszym pokoleniem. Od 3 zaczynam liczyć. W każdym meczu. A tu się okazuje, że od 3 oni zaczynają. Od 3 dla rywali możemy zacząć liczyć. Panie Janku... Tak, panie Janku, możemy przejść też do pytań od naszych widzów, bo już ponad 600 osób jest z nami, coraz więcej was na naszym czacie. Dariusz Koryzna, nasz widz, cześć Darku, witam cię serdecznie, pisze tak. Musimy być bardziej realni, a nie budować zamki z piasków. Dać sobie spokój z tym euro w Niemczech i od nowa budować zespół na następne mistrzostwa. Trudno się tutaj nie zgodzić z Darkiem, który jest, no też widać, zdenerwowany tym, co dzieje się z reprezentacją Polski. Ale zupełnie prawidłowo. I tu się zgadzam. Trzeba budować zespół. Ale jeszcze raz podkreślam. Ten zespół będzie budowany i ten zespół zbuduje się, no bo to nowy zespół. W 100% się zgadzam z panem Darkiem. Ale trzeba mu dać szansę gry. W momencie, kiedy będą Mistrzostwa Europy, nie wiem, czy to czerwiec, czy luty, ale to już nieważne, będą na pewno 3 mecze z bardzo dobrymi przeciwnikami. Czyli to będzie na korzyść tych młodych chłopców, tej młodej drużyny. I to, że my wszyscy powiemy, no wiadomo, że no, słabsi jesteście, ale nabierajcie doświadczenia, nabierajcie tego poweru. Bo w piłce nożnej jest wszystko możliwe. Czasami jeden mecz może zadecydować o tym, że stanie się to drużyna. Tak jak u nas był mecz z Holandią i potem z Anglią. I po tym meczu z Anglią nie było żadnego poważnego sprawdziana, a na Mistrzostwa Świata Orły Pana Górskiego zagrały bardzo dobrze. No i zdobyły 3. miejsce. Dlatego mówię, takie mecze, w 99% się zgadzam, ale nie zgadzam się z tym, że nie jedźmy na euro. Bo na euro mamy za darmo, powtarzam, za darmo 3 bardzo dobrych przeciwników. Co najmniej. Tadeusz Nowak, nasz kolejny widz. Witam ciebie, Tadeuszu, również. Pisze tak. Panie Tomaszewski, w reprezentacji Niemiec odszedł Flick, przyszedł Nagelsmann i Niemcy grają teraz dużo lepiej. Ale tam mają z czego budować reprezentację, a u nas nie ma takiego wyboru piłkarzy. Nie zgodzę się. Najlepsze pokolenie w historii polskiej piłki. Nie będę już wyliczał. Tyle tylko, że nie może być tak, że do tej pory graliśmy 2 bramkarzami, no bo raz grał jeden, raz drugi. Nie, tu trzeba na jednego postawić.
i ten jeden się musi zgrywać z obroną. Nie może być tak, że gramy z Wyspami Owczymi jedną dziewiątką, chyba a z Albanią gramy dwoma dziewiątkami. Ludzie kochani, czy ktoś tutaj na głowę upadł? Cały świat gra jedną, jak gra te dwa mecze, to gra jedną dziewiątkę. Nie, tutaj dwie dziewiątki są. No to ludzie, no o co tu chodzi? Czy ktoś robi sabotaż, czy ktoś robi sobie jakieś kpiny? Jeszcze raz podkreślam, dwóch czołowych zawodników świata, Giroud i Benzema byli we Francji. Nie zdarzyło się, nawet jak przegrywali, żeby dwóch występowało na boisku. Jest zmiana jeden na jeden, dlatego że cała szóstka czy cała piątka gra na pamięć. Bo jak się dwie dziewiątki wstawi, to trzeba kogoś z tych mącicieli takich, którzy rozprowadzają piłkę, trzeba kogoś wycofać. A jak się wycofa, to już nie jest ta gra. I jeszcze raz mówię, no zacznijmy grać prawdziwą piłkę, jaką gra się w Europie, a nie jakimś autobusem, który grało się 100 lat temu. I my na to wszystko pozwalamy. Oczywiście akurat Super Express i ja na to nie pozwalamy, bo się nie zgadzamy z tym, ale no nasz głos się nie liczy. Ale za to liczy się wynik. No i teraz gdzie? Chyba teraz nawet wypadniemy z tej pierwszej 30. A to już jest duża sprawa. Bo w fenomenalnym meczu z Mołdawią i wspaniałym zwycięskim remisie, tak jak na Łebie. Kolejny nasz widz pisze bardzo optymistycznie, może nawet za bardzo, ale no jestem ciekaw też pana opinii na temat jego słów. Damian Drab, dzień dobry Damianie. Mimo wszystko widać było reakcję piłkarzy i jest nadzieja na lepsze mecze. Wierzę w projekt Probierza i awans z baraży. Pozdrawiam pana Jana, który ostatnio świętował 50 lat od meczu na Wembley. Dziękuję bardzo. W 100% się zgadzam. Dlaczego? Bo w drugiej połowie w meczu z Mołdawią ci młodzi chłopcy wyszli i było widać, że chcą pokazać. Ale tak jak do tej 35 minuty, to był czeski filmik, nic nie wie. Ale od tego jest selekcjoner, żeby teraz usiadł i ja, to jest moje zdanie, powinien grać Szczęsny i Lewandowski. A tę dziesiątkę trzeba wybrać, jakby to powiedzieć, dwutorowo. Na mecz o wszystko z Czechami, no bo jeszcze jest szansa, jak wygramy z Czechami, bo tam potem Czechy mogą zremisować z Mołdawią i my wchodzimy. I trzeba wybrać drugą jedenastkę, która zagra już te 90 minut, nie z myślą o zwycięstwie nad Czechami. Guzik nas to obchodzi, bo i tak nie wyjdzie. Ale żeby się oni ograli. I ja w Probierza wierzę również w 100%. Dlaczego? Dlatego, że Michał w jednym palcu ma wszystkich zawodników z tej młodzieżówki. Byłem przeciwny Michałowi wtedy, kiedy ogłosił tą 40. Dlaczego nam tego nie podał? Bo inaczej zawodnik się czuje, jeśli jest w tej szerokiej kadrze. Oczywiście nie będzie powołany na mecz z Mołdawią. Ale i na niego patrzą inaczej kibice, na niego patrzą inaczej koledzy, bo jest to ten przyszły członek kadry. Mam nadzieję, że Michał, jak będzie wysyłał 40 powołań, to przede wszystkim nas o tym powiadomi przez was dziennikarzy. A to, że ja nie mam zielonego pojęcia, ja się znam na piłce, tak mi się wydaje, ale ja nie mam zielonego pojęcia, kto gra w tej drużynie młodzieżowej. Co mnie to obchodzi? Bo ja nie wiem, jak zawodnik się zachowuje na treningu, po treningu, przed treningiem, podczas jedzenia, podczas posiłku, czy on jest zalękniony, czy on jest, no bo to trener wszystko widzi. I trener, tak jak pan Kazimierz Górski, powołał 7 młodzieżowców i zdobył 3 miejsce na świecie. A jeszcze było to za mało, no bo odpadł z młodzieżówki, przez te 2 lata był to selekcjonerem kadry, zatrudnił, poprosił o współpracę Andrzeja Strejlała, który wcisnął mu jakiś dwóch takich młodych strzeli, Władysława Żmudej i Andrzeja Szermana. Jeden był w reprezentacji świata, do reprezentacji świata się łapał Żmudej jako ten forstoper, a diabeł, mówiąc popularnie, czyli Andrzej Szarmach, wicekrólem strzelców. No i to jest to, no to jest właśnie ta świeża krew.
Tak, panie Janku, myślę, że warto teraz podjąć dosyć istotny temat, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, czyli słowo bojaźń. Bojaźń w grze naszych piłkarzy. I tutaj dwutorowo ten temat sobie podejmiemy. Pierwsza rzecz to jest ciekawe stwierdzenie naszego widza na ten temat, Bartosz Wolny. Cześć, Bartku. Panie Janie, jako były piłkarz, może pan odpowie, skąd w naszej kadrze taka obawa przed grą w piłkę? Strach przed dryblingiem. Kłopot jest podać na 15 metrów. Czy ci chłopcy nie potrafią, czy nie chcą? Potrafią, bo w klubach to robią. Natomiast tutaj wszyscy podbijamy ten bębenek. Wszyscy ten balon jest tak nadmuchany. I oni wychodzą na boisko. Oczywiście, no, trener im na to pozwala i to jest... To nie jest żadne wytłumaczenie. Grają w wielkich klubach, tam jakoś dają radę. No więc dlatego mówię. I tutaj jest trenera rola, że oni mają wyjść do tej pory. Ja mówię, no przecież ta reprezentacja powinna znieść z boiska tych naszych rywali, łącznie z Czechami, Albanią i Mołdawią. A tu się okazuje, że oni 4 punkty na nas zrobili. Mołdawianie, 3 punkty Albańczycy. Także to jest to pompowanie balonika. To jest to, że do reprezentacji przyjeżdża się nie tak jak do klubu. Bo to, co powtórzę jeszcze raz. Po meczu z Albanią Piotrek Zieliński mówi, no dlaczego się przegrali? Bo oni walczyli. Myślałem, że się pomyli. To znaczy co? Wy nie walczyliście. Gdyby on to powiedział w Napoli, to nie siedziałby na ławie, tylko na trybunie. Ludzie kochani. Tyle tylko, że przyzwyczaili nas do tego, że jest balonik pompowany, a oni przyjeżdżają na zgrupowanie drużyny narodowej. Co to są za frajerzy, to ich ogranie. Albo myślą o urlopach. No to pomyśleli w drugiej połowie o urlopach meczu Mołdawii i 4 bramki stracili. Bo 4. była prawidłowa. Także, ale to jest rola trenerów. Powinno to być, panowie, zapomnijcie o tym, tu jest najważniejszy mecz w tej chwili. Oni sobie pojadą do klubu i do klubów, no i tutaj wywołują śmiech na sali. Dlatego mówię, ta młoda drużyna, która mam nadzieję będzie na Mistrzostwach Europy, jestem przekonany, że będzie na Mistrzostwach Europy, nie będzie pompowania balonika, tylko będzie, panowie, grajcie. Jesteście gorsi na razie od nich, ale jak możecie tutaj złapać duże doświadczenie, możecie złapać tutaj tego kopa psychicznego. I oni wyjdą luźno na mecz. A jak się gra luźno, to wiadomo, że ten mecz wychodzi. I oczywiście przegrają, ale niech przegrają tak jak z Francją, a nie tak jak z Argentyną. Tak jest. Dyskutujemy sobie cały czas o tym, czy polscy piłkarze boją się grać, czy po prostu nie potrafią grać. I idealnym wideo, idealnym nagraniem, żeby to wszystko sobie zobaczyć i uzmysłowić, jest nagranie z szatni, z przerwy meczu Polska-Mołdawia. Rzadko możemy zobaczyć, jak wygląda motywacja, jak wygląda przemowa trenera w przerwie. Natomiast tutaj kanał łączy nas, piłka PZP-nowski kanał wrzucił takie wideo. Nie wiem, panie Janku, czy pan już to widział. Wielu widzów pewnie widziało, niektórzy może nie widzieli tego. Ale zobaczmy, w jaki sposób Michał Probierz motywował drużynę, podkreślę, w przerwie meczu, kiedy przegrywaliśmy 0-1. I ważne, żeby się wsłuchać w słowa Michała Probierza, bo moim zdaniem te słowa znaczą bardzo wiele i wiele mówią o tej reprezentacji w tej chwili. Proszę bardzo. Panowie, jest kurwa 50 tysięcy ludzi na stadionie. Jest ludzie, którzy w was wierzą. Ten, który w was wierzy, to wy! Musicie teraz sami uwierzyć w siebie. Jeszcze raz wam mówię. Nie wierzycie w ogóle w siebie i w swoje umiejętności. Potraficie każdy grać w piłkę, tylko sprzedać to na boisku teraz. Wziąć tą piłkę, zabrać, wygrać pojedynek, wywalczyć tą piłkę. I za wszelką cenę dążyć do tego realizowania, co robimy. Każdy z zawodników, spójrzcie na siebie, uwierzcie trochę w siebie, no. Każdy w klubie gra jednym czy drugim. Każdy w klubie jest wiodącą postacią. Przekazać to na boisku teraz. Wejść na to boisko, pokazać charakter i uwierzyć sami w ciebie. Jak nie wierzysz
słyszycie, co wam mówię? Cezar was wierzy! Wyjdź na boisko i wygrać ten mecz! Panie Janku, poproszę o komentarz. Muszę przyznać, że po raz pierwszy od niepamiętnych czasów widzę zachowanie prawdziwego trenera. Właśnie tak powinno się podchodzić do drużyny narodowej. Wymagać to, co oni potrafią i umieją. I proszę zauważyć, w drugiej połowie, gdyby nie ta francowata pierwsza połowa, stracona, bo oni byli lepsi generalnie. A kto to oni? No, Mołdawianie, no Chryste Panie, o kim my rozmawiamy i o czym my rozmawiamy? 150. drużyna na świecie. W drugiej połowie wyszli i naprawdę pokazali, że umieją grać. Tylko tutaj właśnie trzeba dokonać takich korekt, że za mało strzałów, z długiej linii. To trzeba wychwycić. Bo dla mnie, jeszcze raz podkreślam, nie może być dwóch rozgrywaczy, bo albo Zieliński, albo Szymański. Bo oni tak grają w klubach. A jak tu się dublują, to znaczy, że komuś zabierają miejsce, kto tę drużynę cementuje. Dlatego jeszcze raz podkreślam, brawo Michał, aż się serce raduje. Bo przyznam się, że tego nie widziałem. Ale tak powinien trener zareagować. No jeśli przyjeżdżają z najlepszych europejskich klubów i tutaj padlinę grają, no bo w pierwszej połowie grali padlinę. Nie można na to było patrzeć. Jeszcze stracili bramkę. Ba, jeszcze tam mogli chyba jeszcze jedną bramkę stracić. To jest po prostu niemożliwe. A w drugiej połowie jechali, ale to już było za późno. I właśnie o to chodzi, że musi być ta zmiana, musi być ten... Jeszcze jakieś tam zmiany trzeba dokonać. Koniec. Podziękować paru zawodnikom, tym starszym. Myśmy o tym mówili, panie redaktorze, że jak się nie strzela taki bramek, jak nie strzela w ostatnich ładnych paru latach Emilik, piłkarz na pewno utal, niech on sobie gra. Ale wychodził na pozycję 8 lat temu na Mistrzostwach Europy za Nawałki. Mógł być królem strzelców, bo dublował Roberta Lewandowskiego po 3 meczach. Tam 6 czy 7 bramek już sobie. I chodzą już anegdoty, no. Kolejna stuwa. I te stówy podłamują cały zespół. I z tym trzeba po prostu skończyć. Bo jeśli Buksa wchodzi i strzela te bramki i potrzebny był taki zawodnik, a on dopiero wchodzi na ile? Na 15 minut do końca. I to już jest mu sztab na powiedzie. Ale widać było, że ta przemowa była profesjonalna, powtarzam, profesjonalna i wywołała skutek. Bo co by nie mówić, przegraliśmy ten mecz, bo 1-1 to jest porażka nieprawdopodobna, to nie jest zwycięski remis, to jest porażka remisowa, ale wywołało skutek, bo grali naprawdę zdecydowanie lepiej, 2 czy 3 razy lepiej niż do przerwy. Panie Janku, ja mam takie wrażenie, że po raz pierwszy od bardzo dawna po fatalnym występie reprezentacji Polski to opinia publiczna, kibice, dziennikarze nie krytykują trenera, ale piłkarzy, bo wszyscy doskonale wiemy, że jaki by tutaj trener nie był, to i tak pewnie byłoby podobnie źle. I to samo piszą nasi widzowie na czacie. Maciał pisze... Kapitalne zachowanie a propos tego filmu. Brawo Probierz, świetny trener, świetny przekaz, prosto od serca. Widać to po ich minach. I ciekawe słowa tutaj dodaje nasz widz DTM. Tu by egzorcysta nie pomógł. Nie ma co winić trenera. Naturalnie, że no ja jeszcze raz podkreślam. Nie słyszałem tego nagrania, bo poleciałem do Londynu. No jak teraz usłyszałem, no to jakie pretensje można mieć do trenera? On zrobił po prostu wszystko i było widać to, jakby to wiesz, fakta, bo w drugiej połowie grali lepiej. Ale wreszcie ich postawił na ziemię, jak to się mówi. A nie to, że oni są z wielkich klubów i tamci się położą przed nimi, no bo wy jesteście lepsi. Nie, po prostu trzeba pokazać to, co pokazujecie w klubie. I to mi się właśnie podoba. Brawo, brawo, jeszcze raz brawo, Michał.
I tak trzeba prowadzić drużynę narodową. A tym bardziej, że będą, musi nastąpić zmiana warty. Czyli przyjdą jego chłopcy, mówiąc tak kolokwialnie. Czyli z jego drużyny przyjdzie 5, 6, nie wiem ilu. Ja się nie chcę na ten temat wypowiadać, bo ja ich po prostu nie znam. Bo Guzik mnie interesuje. Druga, wyniki młodzieżowej reprezentacji Argentyny. Nie interesuje, ilu tych zawodników argentyńskich z młodzieżówki wejdzie do pierwszej drużyny. A póki co u nas było to i jest to, wiecie, rozumicie, no bo jest U18, U20, U30, U10. I tu się liczą wyniki. I przez to straciliśmy Kapustkę, straciliśmy na razie Kozłowskiego, straciliśmy na rok czy na dwa Szymańskiego i straciliśmy Kownackiego. Bo oni byli zakiszeni w tej młodzieżówce. Jeszcze po raz ostatni powiem. Gdyby Mbappé zagrał jakiś mecz w reprezentacji młodzieżowej czy juniorów, kiedy grał w pierwszej drużynie, to by Deschampa powiesili. A u nas, wiecie, no bo myśmy osiągnęli sukces. Przepraszam, gówno mnie taki sukces obchodzi. Nie interesuje świeża krew w drużynie narodowej, bo ona, drużyna narodowa, kształtuje pozycję piłki polskiej na arenie światowej i międzynarodowej. Tak jest, panie Janku, święte słowa. Tutaj widzę, nasi widzowie skręcają w kierunku już nazwisk, personaliów, żeby o tych piłkarzach konkretnie porozmawiać. I tak, Katarzyna Unkiewicz, wyrzucisz Zielińskiego i Szczęsnego i zobaczymy, że będzie lepiej. Arkadiusz Milik, Remi Gil. Milik od 2016 roku jest piłkarzem zero-jedynkowym. Tak to wygląda. Od 2016 roku, panie Janku, Arkadiusz Milik rok w rok strzela tylko jednego gola w reprezentacji przez 12 miesięcy. Przecież to jest jakaś kompromitacja. No więc właśnie o tym samym mówię. Ja byłem przekonany, że jak Milik grał w Zabrzu, był takim, przepraszam, dobrym tego słowa znaczeniem, padlieniarzem. Gdzie ta piłka się nie odbiła? Milik tam był, nie strzelał. Ale wie, spokojnie, spoko. Tak jak Grzegorz Lato z początku nie strzelał, bo on zabiegał przeciwnika, marnował tę sytuację, a potem stał się królem strzelców mistrzostw świata. Bo zaczął wykorzystywać. Co było, przypomnijcie sobie, co było z panem Robertem Lewandowskim. W pierwszym roku gry w Borussii śmieli się z niego. Gdzie on się nadaje? On tyle sytuacji marnuje. Okazało się, że jak wszedł ten Kierak, zmarnował tych sytuacji dużo, ale potem wykorzystywał i do dzisiaj ma rekord 41 bramek. Właśnie o to chodzi, żeby podnosić swoją skuteczność, podnosić swoją wartość. Czy jako defensywny gram, czy jako ofensywny. A tutaj Arek Milik ma tę sytuację, no bo proszę mi przypomnieć, czy się mylę. Dwie główki miał w meczu chyba z Mołdawią. Z 2 metrów. Raz, drugi raz. No strzela tę piłkę, jest wynik korzystny dla nas. Jak się z 2 metrów nie strzela, jak się nie strzela tych bramek, no to podłamuje się zespół. Ja przypominam jeszcze raz, w meczu z Anglią na Wembley, Shilton puścił pachówę, bo stał te 60 minut, znowu nie strzelił. Ten stres się nawarstwia. Jasiu strzelił kapitalnie, ale on nogą mógł to obronić, ale chciał nogą, ręką ten i pachówę. I później było widać przy strzelaniu karnego, kiedy Clark strzelał mnie ten rzut karny, on się obrócił. Bo już nie wytrzymywał psychicznie. Rozmawiałem z nim wielokrotnie na różnych spotkaniach. No nie wytrzymywał, bo oni go podłamali. Bo nie strzelali. I jak się tutaj nie strzela, to się podłamuje zespół. A proszę, jakiś Świderski, jakiś Buksa wchodzili tam za Lewandowskim, za Lewandowskiego i nastrzelali tych bramek od gromu. A Arek przestał strzelać. I to samo mówię, tu ze Szczęsnym bym się nie zgodził. Dlaczego? Dlatego, że jest to mecz, na który trzeba zagrać z tyłu na zero. Oczywiście Bułka, bo o tym w tej chwili mówię, na pewno jest bramkarzem przyszłościowym. Ale w tych meczach barażowych i w tym konkretnym meczu, który teraz będzie, różnie może być, ja bym wystawił Szczęsnego.
bo jest to naprawdę jeden z najlepszych bramkarzy świata i on kieruje. Oczywiście Wojtek mówi różne rzeczy, że kończy czy przed euro, czy po euro, że skończy grę w reprezentacji, ale póki nie kończy, to moim zdaniem powinien grać. Tak samo jak Robert Lewandowski. I ja bym zaczął skład. Wczesny Lewandowski, a ta dziesiątka, czy ta, czy inna po 20 powinna być w sztabie szkoleniowym przedyskutowana i Michał, czy mu się to podoba, czy nie, moim zdaniem powinien mieć 2 jedenastki. Tak, komentarze, panie Janku, mamy multum na naszym czacie. Maciek 1512. Kropka. Kadra na Wałkie była 3 razy lepsza. Trudno się nie zgodzić tutaj. Tak. Tyle, że ta kadra na Wałki była 8 lat młodsza. Bo jeśli do tego dodać Piszczka, jeśli do tego dodać Błaszczykowskiego, ale co oni zrobili? Ja wiem, 8. miejsce, ale to można jeszcze przyjąć, bo przegraliśmy z Portugalią przez ten francowaty karny, no bo karnych nie ma obronionych, są tylko źle strzelone. Przegraliśmy. Portugalczycy zdobyli Mistrzostwo Europy. Jest to dla nas jakiś taki fajny plus. No proszę, przegraliśmy z Mistrzem Europy. Ale później, zamiast być lepiej, to było gorzej, bo to, co było w Rosji, to była futbolowa pornografia. No nie można skazać, jak kadra była dobra, to pan Kazimierz pokazał, jak się taką kadrę prowadzi. My. I wypisywał nas najpierw. Potem przeciwnika. Myśmy się do żadnego przeciwnika nie dostosowywali. Myśmy grali swoje i to swoje graliśmy na pamięć. A tutaj proszę sobie przypomnieć, gramy z Ameryką Południową inaczej. Gramy tam z Azją chyba, z Japonią gramy inaczej. Z kim graliśmy? No jeszcze tam z kim, z Afryką gramy inaczej. Proszę Państwa, to jest paranoja. Jak możemy grać inaczej? My musimy grać swoje. Ja uważam, że to, co powiedział tutaj Michał Prowierz, święta ten, tylko żeby to wyegzekwował. A jestem przekonany, że wyegzekwuje, bo oprócz, mówię, Szczęsnego, Lewandowskiego, no może jeszcze tam 2 starszych zawodników, reszta będą jego podopieczni, u których on ma autorytet nieprawdopodobny. I tego mu z całego serca życzę, bo to jest jedyny człowiek w Polsce, który może poukładać tę naszą drużynę narodową. Bo to, że my mamy talenty, nikogo nie trzeba przekonywać. Proszę zobaczyć, gdzie nasi grają. Jak tylko tam pójdą. Tylko trzeba od nich to wyegzekwować, zmonitorować. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu muszą grać tak jak klub. Koniec, kropka. Panie Janku, widzowie na czacie bardzo prosili, żebyśmy pokazali krótki fragment, też złączy nas piłka, też z vloga PZPN-owskiego, również z tego, jak Kamil Grosicki motywuje drużynę. I to jest chyba też taki element tego, żeby pokazać, że Kamil Grosicki, pomimo tego, że już ma swoje lata, to i na boisku może dużo dać, bo całkiem niezłe wejście pod koniec z Mołdawią. Moim zdaniem trochę za późno wszedł. A po drugie również w szatni może dać kadrze bardzo dużo. Zobaczmy ten krótki filmik. Bula! Bula, kurwa, trzeba to przepchnąć! Pierwsze wejście, dobre podanie, kurwa, agresywne podejście do przeciwnika. Sytuację zaraz stworzymy. Trzeba to przepchać właśnie w truda dzisiaj. No właśnie, panie Janku, Grosik i w szatni, i na boisku to chyba wciąż bardzo potrzebny piłkarz reprezentacji Polski. Panie redaktorze, co myśmy mówili, że Grosik się nie nadaje? Przepraszam, że tak mówię o Grosiku, który zrobił bardzo dużo dla tej drużyny, dobrze grał, w tej chwili w Polsce gra dobrze. Grosik nie nadaje się na to, żeby grał od początku, ale na pewno on ma autorytet. Na pewno Grosicki, na pewno Krychowiec. Na pewno Glik mieli autorytet i mają autorytet. I mogą coś powiedzieć, bo ci młodzi ich słuchają. Ale wejście, kiedy my, jakby to powiedzieć, wygrywamy, to się wpuszcza Glika, powiedzmy, na mecz z Mołdawią w Mołdawii, żeby utrzymać ten wynik. Jak przegrywamy, to się wpuszcza Grosika, tak jak się wpuściło z Francją, czy nawet jak teraz się wpuścił. Bo Grosik jest szybki, jest wyrafinowany, jest taki doświadczony i może coś i robi. Ale w szatni również jest jednym
z pomocników, bo tam każdy jest trenerem. I każdy jest trenowany przez najlepszych trenerów świata. Może coś powiedzieć, tylko młodzież czeka na to, co powiedzą właśnie ci, jakby to powiedzieć, zawisują trenera. No, Grosik powiedział to, co trener powiedział na samym początku. I to mi się bardzo podoba. Wystąpienie Grosika, no kto mu podskoczy? Jakiś, przepraszam, 18-19 laty, na razie ma słuchać, ma wykonywać, bo potrafi i umie grać w piłkę. Zgadzam się, dlatego mówię, w tym meczu, który będzie z Czechami, bo ja mówię tylko o tym meczu, tam nie mówię z tą Łotwą, bo nie wiem, chciałbym wiedzieć, kto w ogóle, tak na marginesie, czy może się pan dowiedzieć, kto załatwił mecz z Łotwą? Bo dla mnie to jest nie do pojęcia. To nie lepiej grać z jakąś młodzieżówką, czy U17, 16, 18, niż z Łotwą, bo oni też przyślą rezerwowy skład, bo będą chcieli próbować. No jeszcze nas ograją i znowu będzie płacz i zgrzytanie zębami. Ale nawet jak wygramy, no i co z tego, że wygramy? Z kim żeśmy wygrali? No? Przecież tutaj to trzeba było załatwić jakiegoś przeciwnika naprawdę wymagającego, bo tam ktoś z nich nie gra w tym ostatnim meczu. No to my Łotwę załatwiamy. No łatwa sprawa będzie, no ale po co? Komu jest to potrzebne? Dlatego mówię, do 20 jeden skład, jak musimy wygrać z Czechami, a po 20 no ten sam skład, jeśli Mołdawia nie wygra spotkanie. Bo jeszcze, a jak wygra Mołdawia spotkanie, zmieniamy drużynę, bo już rozpoczynamy przygotowania do barażu. I tutaj każda minuta przebywania na boisku się liczy. Jest nas już 900 osób na czacie. Wszystkich serdecznie z osobna bardzo mocno witam i proszę o subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, to jest to teraz, myślę, dobry moment, żeby to zrobić. Łapki w górę, bardzo o to proszę i będziemy wdzięczni. Kolejne pytania są, panie Janku, o Nikolę Zalewskiego. Grigori LKS pyta, czemu Nikola Zalewski nie gra w pierwszej reprezentacji. Natomiast ja to pytanie troszeczkę jeszcze rozszerzę o oskarżenia. Słyszał pan na pewno o oskarżeniach o to, że Nikola Zalewski miał rzekomo grać u Buchmachera. Co się okazało, facet, który to powiedział, nagle zaczął się wycofywać i mówił, że wymyślił sobie to wszystko. Dla mnie było to nieprawdopodobnym zaskoczeniem. To jest jeden z niewielu tych obcokrajowców, w cudzysłowie tak mówię, który naprawdę potrafi u mnie grać w piłkę i sprzedaje. Nie zgodzę się z panem, panie redaktorze, że jakiś kryminalista, bo to kryminalista, tam siedział i tam teraz coś konfabuluje, że wieta, rozumie, ale jeszcze czekam, kiedy on mnie poda, że ja grałem we włoską piłkę, ja nie mam zielonego pojęcia, nigdy tam nie byłem, ale może to podać. Czy Zbyszek Boniek, Zbyszka Bonika jeszcze niech zamierza. Po prostu zresztą zamierzam. Ale ja mam pytanie, panie redaktorze, do pana. Skoro grał na giełdzie, tam nie wiem, w jakichś tam wynikach, to nie reprezentował Polski w młodzieżówce? Nie rozumiem. To grał normalnie w młodzieżówce. W młodzieżówce może kombinować, tak? Ale w pierwszej reprezentacji nie może. Ludzie, no, czy ktoś tutaj na głowę upadł, nie mając lewego obrońcy, my rezygnujemy z takiego wspaniałego człowieka i on teraz, oni tam wygrali ile? Chyba 5-0, tak? Tak, tak. I on, no i on świetnie zagrał. A co mnie obchodzi, jak on tam zagrał? On ma zagrać świetnie w drużynie narodowej, a nie w młodzieżówce. Jeszcze raz mówię, skoro te zakłady bukmacherskie, cholera wie jakie, przez kryminalistę ogłoszone, nie pozwalają grać w drużynie narodowej. To młodzieżówka nie jest drużyną narodową? Czeski film. Chyba to u nas jest ten. Tylko stosowany. Nie w pierwszej nie zagrasz, ale może zagrać w młodzieżówce. Brawo. Oj. No tak, pomieszanie z poplątaniem u nas jak zwykle w... Przepraszam, no panie redaktorze, pomieszania z poplątaniem to może być w przedszkolu, a nie w poważnej organizacji, jak pragnę Boga. No. Przecież na tym cierpi
cierpią my, kibice, bo jesteśmy ośmieszani. Zalewski musi grać w pierwszej reprezentacji narodowej. Ja z początku myślałem, że on jest kontuzjowany, że coś tam ten, ale jak potem się dowiedziałem, że 5-0 wygrali i on jedną strzelił, chyba dwie asysty, czy odwrotnie, już nawet nie wiem, bo co mnie to interesuje. Ale był najlepszym zawodnikiem na boisku. To znaczy, że koszulkę z białym orłem może założyć na młodzieżówkę, bo to jest inna inszość. Brawo. Kto to wymyślił? Tak, przejdźmy do kolejnych tematów. Mamy tutaj pytanie. Trzecie piętro rozrywka. Witam was bardzo serdecznie. Panie Janku, Robert Lewandowski w ostatnim czasie przeżywa jakiś gorszy okres w swojej karierze. Może to przez stres związany z wymaganiami w Barcelonie. Czy nie lepiej, jakby został w Bayernie? To już o tym dyskutowaliśmy, panie Janku, 158 razy. Ale trzeba jeszcze raz powiedzieć. Zgadzam się w 100%. Myśmy pierwsi powiedzieli. Robert, to nie dla ciebie klub. Ale on sobie sam to wybrał. Ani my, ja nie wiem, czy sam, czy z małżonką, bo to jest rodzina i oni powinni wybierać. Ale on sobie sam taki los zgotował. I nie ma się co tutaj litować, bo gdyby on został, powtarzam, w Bayernie, inaczej by grał na Mistrzostwach Świata. Byłby na pewno w tej połówce niemieckiej, byłby królem strzelców. Inne samopoczucie. A do tego doszło, że on pojechał na Mistrzostwa Świata po czerwonej kartce chyba. Gdzieś tam złapał. Jakiś tam trzech meczach, które mu groziły, że nie będzie grał. I po tym, jak nie strzelił gola z rzutu karnego. No przecież to wiadomo, że dla niego nie jest Barcelona. A zresztą skoro jestem przy Barcelonie, bardzo, bardzo się cieszę, że pan Laporta lada dzień albo już otrzyma, albo otrzyma zarzuty sędziowskie i prokuratorskie w sprawie tych technicznych takich wysyłań pieniędzy do wiceszefa Federacji Sędziowskiej Hiszpanii. Brawo, brawo, brawo. Tylko dziwię się, że nie są wypieprzeni z Ligi Mistrzów, bo powinni zostać wyrzuceni. Powtarzam. Pytanie do pani Laporty, która nas, Turów nam zamknęła. Co pani na to? Pani jest przecież nieprawdopodobną sędziną. Nic pani nie mówi. Brawo. Niech grają. Mam nadzieję, że sprawiedliwości się stanie zadość i jak nie teraz zostaną wyrzuceni, to w przyszłym sezonie muszą zostać wyrzuceni, bo to jest nie do przyjęcia. Tak, zresztą ja to twierdzę. To twierdzi sąd hiszpański i twierdził w pewnym momencie szef UEFA. Jak zobaczył te dokumenty, mówi, że z czymś takim nie spotkał się w życiu. Barcelona powinna z hukiem wylecieć z Ligi Mistrzów. Nasz widz Padrino pisze tak. Czepiacie się, że Zieliński słaby, tamten out. A może należy zadać pytanie o tych, co biorą niewyobrażalne pieniądze, żeby tych piłkarzy motywować. Cały sztab, od czego tam jest? Psychologowie są? Tak, zgadza się. Ja się w 100% zgadzam. Bo to, co było do tej pory, ja też Santosa, Sousę, Zbyszek Boniek powiedział kontrowersyjne zdanie, ale być może ma rację, że gdyby on był prezesem PZPN, to do dzisiaj Sousa byłby trenerem. Nie wiem, jak to się ma do rzeczywistości, ale tak powiedział. Natomiast do Sousy ja byłem przekonany, że coś wniesie, do Santosa, że coś wniesie. I właściwie teraz, no bo tamci trenerzy, Adam Nawałka coś wniósł, a reszta, no to raczej nie bardzo, jakby to powiedzieć, nostryfikowała tę reprezentację. Ale to, co dzisiaj zobaczyłem, pierwszy raz, jeszcze raz mówię, to widzę, bo przyleciałem z Londynu, to jestem pełen podziwu dla Michała Probierza. Po tym, co powiedział i po reakcji zawodników. Bo naprawdę, przypomnijmy sobie, w tej drugiej połowie oni grali nieźle. No ale to już było za późno. To jest musztarda w powiedzie, bo 1-0 przegrywam. Potem 1-1, wszystko się trzęsie, bo muszę strzelić tę bramkę na 2-1.
ale reakcja prawidłowa. I tak postępuje trener profesjonalny. A no trudno to co ja powiedziałem, no trudno nie winić Roberta Lewandowskiego, który moim zdaniem musi grać, czy Zielińskiego. I ja powiedziałem, że Robert moim zdaniem powinien zrezygnować z funkcji kapitana, bo on też pewną winę ponosi za te nasze zwycięstwa w Albanii, w Czechach i w Mołdawii. Zwycięstwa takie ze łzami w oczach. I tutaj powinien też posypać głowę popiołem. A zawodnicy, którzy no nie dają z siebie tyle, ile dają w klubach, jeszcze raz podkreślam, nie ma przymusu grania w drużynie narodowej. Kto nie chce, mówi przepraszam, sorry, ja rezygnuję. A tutaj wszyscy przyjeżdżają i ja odnoszę wrażenie, że przyjeżdżają na wywczasy, na to, żeby się spotkać z kolegami, myśleć o jakichś czasach innych, a nie myśleć o grze, że ten mecz jest najważniejszy. Bo panowie, wasze kontrakty, no już nie Lewandowskiego, nie tych zawodników znanych, te do tych młodych mówię, wasze kontrakty, przyszłe kontrakty z zawodowymi zespołami będą zależały od wyników gry w drużynie narodowej. Bo w drużynie narodowej można grać za darmo. Bo to są pieniądze na, jak to się mówi, na waciki. Tak, na waciki. Pieniądze są w kontraktach. I im lepiej będziecie grali w drużynie narodowej, tym większe będą kontrakty. Przecież nie wiem, chyba nawet Maroko zrezygnowało. Chłopcy z Maroka zrezygnowali z premii. No bo oni grają w klubach i mieli taką furorę. Chyba to o Maroko chodziło. No to te pieniądze to naprawdę na waciki, bo od razu kontrakty klubowe idą o miliony do przodu. No to trzeba mieć oko na Maroko i zrobić dokładnie tak samo u nas, panie Janku. Ale jeszcze chciałem podjąć temat dłużej Michała Probierza. Jestem pewny, że nie wszyscy z was widzieli to nagranie, bo puściliśmy je na samym początku naszego programu. Więc zobaczmy jeszcze raz zachowanie i wypowiedź Michała Probierza w przerwie meczu, a potem sobie chwilę o Michale Probierzu jeszcze podyskutujemy. Panowie, jest kurwa 50 tysięcy ludzi na stadionie. Jest ludzie, którzy w was wierzą. Trener, który w was wierzy. To wy musicie teraz sami uwierzyć w siebie. Jeszcze raz wam mówię. Nie wierzycie w ogóle w siebie i w swoje umiejętności. Potraficie każdy grać w piłkę, tylko sprzedać to na boisku teraz. Wziąć tą piłkę, zabrać, wygrać pojedynek, wywalczyć tą piłkę. I za wszelką cenę dążyć do tego realizowania, co robimy. Każdy z zawodników, spójrzcie na siebie, uwierzcie trochę w siebie, no. Każdy w klubie gra jednym czy drugim. Każdy w klubie jest wiodącą postacią. Przekazać to na boisku teraz. Wejść na to boisko, pokazać charakter i uwierzyć sami w siebie. Jak nie wierzycie, to wam mówię, trener was wierzy. Wejść na boisko i wygrać ten mecz. Panie Janku, czy nawet w wypadku nieawansowania na Mistrzostwa Europy Michał Probierz dalej powinien pracować z reprezentacją Polski? Tak, tak. No co mogę powiedzieć? To powinni, dlaczego pokazać, ja to widzę po raz pierwszy. Czy to ujrzało światło dzienne? Przecież to powinno być pokazywane przez ten miesiąc do meczu z Czechami. Nie tylko dla tych młodych chłopców, ale dla nas, dla kibiców, bo jest to budujące. Jeszcze później, jak trenera poparł Grosik, nie wiem, czy tam ktoś jeszcze, już nie przypomniał sobie, czy zachował się jakoś szczęsny, czy ten, jak jest poparcie, no to ja się wcale nie dziwię, że oni bili brawo. Tylko tędy właśnie jest droga. Proszę Państwa, ale o tym mówimy praktycznie po Mistrzostwach Europy francuskich. Nie ma selekcjonera, który by zmonitorował i ujarzmił tę kadrę. Bo dlaczego oni w klubach grają dobrze? Bo tam ich trenują właśnie tacy trenerzy, profesjonalni. I jakby ktoś tam powiedział, że oni walczyli, dlatego wygrali, na górę. Na trybunę, nawet nie na ławę. Bo tam są najlepsi trenerzy świata.
i tam wymagają. A u nas nie tylko, że nie wymagali, ale i nie mówili tego, co mówił tutaj Michał. To powinno być lekcją poglądową i PZPN to powinien wysłać do wszystkich klubów. A to, że my, że ja na przykład krytykuję, czy mam, nie, nie krytykuję, ale mam pretensje do Michała, że nie podał tej 40, którą wysłał. No bo podobno tam 44, 45 lat. Podajcie, czego wy się boicie? Wy się nas boicie? Przecież Mołdawia, Albania, jak będą chcieli wiedzieć, to natychmiast podzwonią po tych klubach i będą wiedzieli, jakie są powołania. Oni wiedzą, ale my nie. A my jesteśmy tym 12 zawodnikiem. A poza tym inaczej się patrzy, jeszcze raz powiem, jak ja kiedyś byłem przez pana Kazimierza zakwalifikowany do 27, gdzie tylko 16 była powoływana, to ja inaczej chodziłem, ja inaczej musiałem, no bo na mnie patrzą, a to jest ten trzeci. I to mnie zobowiązywało. A tutaj, no ja gram na najlepszym klubie świata, co mnie to interesuje? No to mnie interesuje, no to mamy takie wyniki, jakie mamy. Przecież kto sobie ten los zgotował? Tak jak Robert Lewandowski w Barcelonie, tak nasi reprezentanci sami sobie taki los zgotowali, że my mówimy, kurde, czy my wygramy z Wyspą Wiewczyną, a czy my pokonamy Mołdawię? Ludzie, czy ktoś tu zwariował? Wy sami weźcie do tego doprowadzili i albo zrezygnujcie z tej kadry, albo wygrajcie. Innego wyjścia nie ma. Tak, panie Jankosz, na koniec, zanim się rozłączymy, chciałem podjąć jeszcze jeden temat. Na początku listopada zaczynają się, 10 bodajże listopada, zaczynają się Mistrzostwa Świata do lat 17. I może to takie mistrzostwa niezbyt wielu kibiców jakoś specjalnie interesują, natomiast w tym roczniku mamy zespół, mamy reprezentację prowadzoną przez Marcina Włodarskiego, która jak w meczu strzeli mniej niż 4 gole, no to jest rzadkość. Jak walec rozjeżdżają kolejnych rywali. Wielkie nadzieje przed Mistrzostwami Świata. I chyba, panie Janku, tak ciepło na sercu jest, jak się na nich patrzy i myśli się, że to za chwilę ci chłopcy będą grali w dorosłej reprezentacji. Ale panie redaktorze, o czym my mówimy? Jak Zbyszek Boniek stworzył te AMO i tamtych piłkarzy monitorowano, w każdym roczniku, i zaraz powiem, jaki jest problem, w każdym roczniku mamy piłkarzy bardzo obiecujących. Tyle tylko, że w tych rocznikach musi nastąpić rotacja. Jeśli pan mówi, że U17, że oni tam od 4 zaczynają liczyć, brawo, ale ja nie wiem, czy ktoś z nich, z tych U17, nie nadaje się na to, żeby przeszedł do U18. Bo dla niego to już jest chleb powszedni. A w U18 będą inni przeciwnicy i ten. Właśnie musi być ta rotacja. Jak ktoś jest dobry, oczywiście wynik się liczy. Ale dla mnie wynik jest zawsze w tych U. Od 21 do 15, 14, nie wiem jakie są, jakie jest najmniejsze roki. Liczy się tylko to, ilu zawodników przejdzie wyżej, a już kwintesencją jest to, ilu z U21 przejdzie do pierwszej reprezentacji. Wynik dopiero jest na drugim miejscu. Jeśli pan mówi, że po 4-5-0 wygrywają, to nie wiem, czy tam nie ma zawodnika, który już powinien grać w U18. Bo były takie przypadki, że U17, Mbappe chyba miał 17 lat, jak zaczął grać w reprezentacji. I on już jest skończony dla juniorów. On jest tylko i wyłącznie przeznaczony do pierwszej reprezentacji, a nie tak jak u nas Kapustka czy Kozłowski. To jest wszystko. Nie wynik tutaj decyduje, tylko gradacja i jakby to powiedzieć, no większa sztuka, większa, przepraszam, nie sztuka, tylko większe jakieś takie wymagania, jak się gra rok wyżej czy 2 lata wyżej. Dlaczego 17-latek ma nie grać w U19? No przecież to jest normalne. Ale u nas nie, no wiecie, no trzeba zrobić ten wynik. Ten wynik mi naprawdę nie interesuje.
Bo jak 17-latek zagra 19, to już następny jest, już nie ma 21. Jak zagra ten, no to następny etap to już jest pierwsza drużyna roku. I my właśnie takie diamenty marnujemy. Obyśmy tych talentów nie marnowali, aby nasza piłka wróciła do złotych czasów. Nam się to marzy, panie Janku, od dawna. Dziękuję bardzo, panie Janku, za dziś, za tę rozmowę, za tę dyskusję. A jeszcze jedno zdanie. Proszę państwa, jak moi koledzy, jak grał tam Lubański 17-letni, czy 18-letni, jeden czy drugi, oni grali na pastwisko, na hasioka. W tej chwili te akademie dysponują kapitalnymi ośrodkami. Tam się nie ma prawa mysz prześlizgnąć. Dlaczego myśmy dobrze grali na Mistrzostwa Świata? Dlatego, że w Polsce, jak graliśmy na tych klepiskach, no bo to były klepiska praktycznie, a nie trawniki, no to tą piłkę trzeba było opanować, moi koledzy ten. Jak pojechali tam na dywany, bo tam się grało na dywanach, trawiastych oczywiście, nie było możliwości, że piłka podskoczyła. Dlatego myśmy po prostu no, im dorównywali, a niejednokrotnie żeśmy ich po prostu jakby to przewyższali, dlatego że my na co dzień graliśmy na tych pastwiskach. A teraz można od razu powiedzieć, bo tutaj nie ma to, że piłka podskoczyła i gdzieś mi wyskoczyła. Nie, tu nie podskoczy. To jak umiesz strzelać, to strzelisz. Nie umiesz strzelać, to nie będziesz umiał strzelać. Tak jest. Jest bardzo dużo pytań na naszym czacie, ale wybaczcie, zadamy te pytania, porozmawiamy sobie już niedługo, pewnie za tydzień się połączymy. Będziemy informować, kiedy następny odcinek naszego łączenia, naszego programu. Panie Janku, wielkie dzięki, dobrego weekendu. Jeszcze raz, panie Janku. Kiedy będzie powołanie kadry? No to jeszcze. To myślę, że panie Jan, mamy 20 października, a mecz jest dopiero 17 tak listopada, więc pewnie około... No ja sądzę, pewnie na początku listopada, jeszcze 2 tygodnie do powołania kadry. Z chęcią byśmy porozmawiali na temat kogo w tej kadrze kto jest, a kogo nie ma. A to na pewno. Ja właśnie mam prośbę do PZPN-u, to tak jak wysyłacie 35 zawiadomień, nie za, no zaproszę. Podajcie nam to. Bo to naprawdę nobilituje zawodnika i jakoś daje nam wiarę w to. A ten jest powołany, ten... I to jest wszystko. Jaka tu może być tajemnica? Jak oni znają nie tylko zawodników, ale i numery koszulek i numery butów. Tak jest, panie Janku. Dzięki wielkie, dobrego weekendu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I jeszcze raz przepraszam za to, że nie byłem dzień po meczu z Mołdawią, ale wyleciałem. I jeszcze raz powtórzę. Dobrze, że nie byłem. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję również wam. To była Futbologia, to było łączenie z Janem Tomaszewskim. Było o czym rozmawiać. Niestety znów rozmawialiśmy o klęskach, kompromitacjach reprezentacji Polski, ale co zrobić? Taki mamy nasz futbol. Przemek Ofiara, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał. Łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami, bądźcie z Super Express Sport. Do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć.